Chcesz zmienić kolor włosów bez wizyty u fryzjera? Mam dla Ciebie rozwiązanie. Spryskaj szczotkę farbą do włosów, a następnie przeczesz nią włosy. Farba dokładnie je pokryje. W ten oto sposób. Możesz też użyć różnych kolorów. To bardzo proste. A efekt jest znakomity. Nie musisz płacić za wizytę w salonie. Fantastycznie! Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. 100 pociągnięć i będą gładziutkie. To włosy? Fu! Eni, twoje włosy są wszędzie. Ludzie, to tylko włosy. Co, mam ich nie rozczesywać? Chyba mam coś w gardle. Oj, mój błąd. Eni, to przez ciebie. I tak po prostu uciekła. Uchyda. Nałożyłam prawie wszystkie wałki. Ostatni zakręcony i gotowy. Będę świetnie wyglądać. Pora się położyć. Rano będę miała świetne loki. Muszę tylko zasnąć. Auć, ale niewygodnie. Przekręcę się na bok. Powinno być lepiej. To w niczym nie pomaga. Może na drugi bok. Wałki ciągle mi przeszkadzają. Chcę mieć tylko piękne loki z rana. Och, mam już tego dość. Zdejmuję te przeklęte wałki. Chyba jestem skazana na proste włosy. To nie fair. Momencik. Chyba mam pewien pomysł. Najpierw zakręcę swoje włosy. Potem przełożę przez głowę. O tak. I przypnę spinką. Świetnie. Trzymają się. Zapowiada się obiecująco. Dobra, teraz to samo zrobię z drugą połową. I przekładamy na drugą stronę. Kolejna spinka i gotowe. Świetnie. Spróbujmy teraz się położyć. Ach, jak wygodnie. Mogę nawet spać na boku. Czas na sen. Ale mi się dobrze spało. A właśnie włosy. Sprawdźmy, czy sztuczka zadziałała. Dobra, teraz zruszamy i... Voilà! To działa! Spójrzcie tylko na te loki. To znacznie łatwiejsze niż wałki. Genialne! To będzie świetny dzień. I raz na prawo, i raz na lewo. Och, włosy wpadają mi w twarz. I do podłogi. Fuh, teraz mam kurz we włosach. Ohyda, muszę wziąć prysznic. Do tego trening mi ucieka. Ała! Co to? Właśnie nadepnął mi na włosy. Och! Eni ma chyba problem z włosami. Psst, Eni! Znam rozwiązanie na twój problem. Wystarczy je związać w ten sposób. Ale super! Tylko nie wiem, jak to zrobić. Nauczysz mnie? Proszę! Pewnie! Najpierw zgarnij włosy do tyłu. Teraz oddzielamy taki mały kosmyk. Co ona w ogóle tam robi? Teraz przekładam z powrotem. I jeszcze raz, żeby się trzymały. I już! Wystarczy wygładzić. Jeszcze zaciskamy i można ćwiczyć dalej. O matko, bardzo dziękuję, Ava! Tak, już mi nie będą przeszkadzać. Gotowa na test? Bo ja tak. I dotykamy podłogi rękami, a nie włosami. Dzięki, Ava! Trenujemy dalej! Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Nie ma to jak dobry prysznic. Tak jest. A co to?
Mega długie włosy? Kate by się zgodziła. Jedziemy. Jakaś różnica? Spryskam jeszcze trochę. Tyle wystarczy. O nie! Nie chciałam aż tak długich włosów. Znalazłeś mój spray. Kate, i co teraz? Albo fryzjer, albo się przyzwyczajaj. Nagrzałam ci wodę. Kiedy ja je wysuszę? Prysznic postawi mnie na nogi. Czy to... włosy? Kate linieje bardziej niż nasz pies. Kate! Kłaki zostawiłaś! Przecież nie mieszka tu sama. O, dobra, dam radę. O nie! Fuj, 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 fuj! To jeszcze nie koniec? Tylko nie rzygaj, tylko nie rzygaj! Oj, chyba idzie konkretny kłak. Jeszcze rozpunki tu brakuje. Ten musi być ostatni. Ach, co? Utknęły! Dawaj! Wyłaźcie! Dobra, 3, 4... Wow! Aż się potłukłem! Wyszła cała peruka? Wygląda jak jakiś stwór! Zaraz, to się rusza? Wracaj! Gotowe! W samą porę! Zjemy razem śniadanie? Świetna kanapka! Ale dobra! Coś mi tu nie gra! Czy to włosy? Prawie się udusiłem! Obrzydlistwo! O nie! Moje włosy wlazły do kanapki! To jest nie do przyjęcia, Eni! Zlituj się! Sorki! To przez przypadek, serio! Ble! Zabierz to ode mnie! Już nie mam na nią ochoty! Weszły mi w gardło! O nie! Coś mi utknęło w gardle! Pomocy! Duszę się! Uratuję cię, Tomasz! Tylko mi tu nie mdlej! Patrz, jak poleciało! O nie! Czy to kiedyś wyląduje? Prosto w setkę! Eni! Sorki! Prawie tu zszedłem! No wiem, Sorki! Wiem, co ci poprawi humor! Proszę! Dobra, niech ci będzie! Ach, ta słabość do czekolady! Nowiusieńka tabliczka! Piękności! Zaraz, zaraz! A jeśli jest cała z włosów? Nie! W życiu! Znowu mam włosy w ustach! Ale dramatyzujesz! Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco! O, to jest fajne! Hej, Miki! Ej, nie miałaś się zbierać? Właśnie to robię. Wybieram stylizację. Zobaczę, które brwi do mnie pasują. O, takie. Teraz je poprawię. Co z cieniem do powiek? O, jaki fajny. To jest takie proste. Wspaniały kolor. Pora na eyeliner. Dobry wybór. Jeszcze odrobinę. Dokończę robić makijaż. Co zrobić z policzkami? To będzie słodkie. Byle ręka się nie osunęła. Co jeszcze? A, usta. To piękny odcień. Szkoda, że wcześniej go nie miałam. Skończyłam. Dobrze, jestem gotowa.
Co ty na to? To wyglądasz prześmiesznie. Mnie się podoba. Wybacz. Dobrze, poszła sobie. Tylko spokojnie. Teraz moja kolej. Jak się to włącza? To jakieś żarty? Nie chcę brody. Wyglądam jak jakiś krasnal. Wow. Po prostu wow. Popatrz na to. Cześć. Posiedzimy razem? Ona mówi do nas? Chodźmy. Wejdźmy tutaj. Szybko. Jakie niekulturalne. Byłam dla nich zbyt miła. Co one tam robią? Trochę już tam siedzą. Może je podsłucham. Uwielbiam to. Trzymaj się. Czy spłukały się w sedesie? Mandy? Nikki? Gdzie one się podziały? A? Co to jest? Nigdy tego nie widziałam. Może trzeba coś wcisnąć? Za mało ładna. To nie fair. Zaraz. Wow. Mam pomysł. Pora na przemianę. Najpierw zdejmę okulary i oczyszczę twarz. O, co za skuteczne chusteczki. Teraz pogrubię brwi. Będą pełne, ale naturalne. Bardzo ładnie. Teraz pora na cień do powiek. Wybiorę jakiś subtelny odcień. Sztuczne rzęsy podkreślą moje oczy. Znów cienie do powiek i trochę korektora na policzkach i nosie. Rozprowadzę go po twarzy gąbką. Na koniec dodam róż. No i jeszcze usta. Wybieram lekki, naturalny makijaż. Kolczyki dodadzą elegancji. Rozpuszczę też włosy. Całkiem nieźle, że tak powiem. Spróbuję jeszcze raz. Oby to zadziałało. Wow, zapraszam. Wiedziałam. Oby włosów nie potargało. Co to za impreza? Jennifer? Wow. Zróbmy sobie zdjęcie. Hej, Jen. Pora wyjść i się przygotować. Jaką mam fryzurę? Spróbuję czegoś innego. Zaraz, gdzieś już to widziałam. Auć, to bolało. Czemu wciąż to robię? Kabel się zaczepił. Co się stało? Nie powtórzę tego. Nigdy więcej lokówki. Jak zakręcić włosy i nie zrobić sobie krzywdy? Może wezmę klamerki? Warto spróbować. Położę włosy na suszarce. I owinę wokół szczebelków. A potem przyczepię klamerkami. Mam nadzieję, że wystarczy. Głupio wyglądam, ale będzie warto. Zobaczmy te loczki. Trochę dziwne uczucie. O, jakie mam piękne włosy. No to wychodzi. Oj! Za jakie grzechy atakuje mnie lokówka. Popatrz tutaj. Wow, co za bransoletka. Co? Ta staroć? Jest ciężka od diamentów. Fajna, ale poczekaj aż odgarnę włosy. Ładne kolczyki? Robią wrażenie. Zazdroszczę ci. Ale spójrz na to. Fajne, nie? I tyle? Ja mam olśniewający uśmiech. Nie wierzę. O, już wiem. Już ja jej pokażę. Klejnoty we włosach. I co ty na to, Luna? Proszę cię. Tak nie miało być. O nie, odpadł. Co za wstyd. Pst. Obczaj to. O, co to? Taki jinx do klejnotów. Takie proste. Są w różnych kolorach. Wow, niesamowite. Siebie, moja droga. To mój ulubiony styl. Ale
ale mam taki nudny fryz. Wielkie nieba, ale tu jasno. Nic nie widzę. Moje oczy. Od razu lepiej. Wow, co za fryzury. Piękne. Przydałaby mi się zmiana, ale jaka? Mam pewien pomysł. Tylko wezmę nożyczki. Jedziemy. Spokojnie, to tylko włosy. Nie robiłabym tego na twoim miejscu. Widzisz to? Wiem, co mówię. Oddaj nożyczki. Mało brakowało. Już zawsze będę mieć nudną fryzurę. Czy aby na pewno? Chyba mam pomysł. Zwiążę włosy gumką. I odgarnę do przodu. Resztę zaplotę w warkocz. Będę świetnie wyglądać. Prawie skończyłam. Warkocz gotowy. Teraz rozdzielę włosy u góry. I przełożę warkocz. Do samego końca. Teraz grzywka. Potraktuję je prostownicą. Odrobina ciepełka nie zaszkodzi. A teraz rozłożę. I już, wyglądam świetnie. Powinnam być w czasopismach. Co zrobiła się z włosami? Nie rozumiem. Przecież mam nożyczki. Po prostu znam się na włosach. Marzycie o długich włosach? A, jestem cała mokra. Lepiej ostrożnie z marzeniami. Długie włosy mogą nie być tego warte. Uff. A. Przynajmniej się nie zmarnuje. Tu już poranek? Czuję się świetnie. Super. Tylko nie poniedziałek. Pospałabym sobie jeszcze trochę. No to do roboty. Pospiesz się, bo się spóźnimy na imprezę. Daj mi 5 minut, okej? Okej. I suchutkie. A, jednak nie. Masakra! Może tak? Będę tu czekał w nieskończoność. Już! Gotowa! Och, David! Czekaj! Ej! Co ty?
ty w nich widzisz? Nikt nie chce ze mną tańczyć. I co wy na to? Wow! Mam za krótkie włosy. Dobra. Patrzcie na to. Ups. Niech. Chwileczkę. Cześć, jemy na imprezę. Wchodź. Hej. Miłej zabawy. Ja też mogę? Nie tak szybko. Tutaj każdy musi zabłysnąć, a ty nie spełniasz tego warunku. Ale mój styl jest w porządku. No to sobie nie wejdę. Wow, a to co? Chyba mam pomysł. Użyję dywersji. Chcę błyskotek? To będzie je miała. A co my tu mamy? Po cichu, bezszelestnie. Hej, a ty co sobie myślisz? Zjeżdżaj stąd. Co za tupet? Przynajmniej mam nowy pierścionek. Wszystko na nic. Psst. Hej, tutaj. A ty to kto? Tego szukasz? Wow, jaki wybór. Wezmę te. To cię będzie kosztować. Dzięki, nieznajomy. Jakby co, nigdy mnie tu nie było. Teraz mogę się przygotować. Przypnę te klejnoty do włosów. Łatwizna. Ile błysku. Wystarczy użyć tego gadżetu, by wpleść klejnoty między włosy. Wow. Woohoo! Uwielbiam ten numer. Wow, co to za blask. Podoba ci się? Jeszcze jak? Możesz wejść. Dzięki. Cóż za ciekawy styl. Co za dzień. Jak dobrze, że już jestem w domu. W końcu mogę się zrelaksować. Trening był naprawdę ciężki. Uff, zmęczyłam się. Chyba od razu pójdę spać. O rany, zapomniałam zmyć makijaż. Ze zmęczenia w ogóle nie myślę. To nie zajmie długo. Szybko przetrę i po sprawie. O, moje kucyki. Ściągnę gumki. Coś nie mogę ich zdjąć. Wyczyszę je grzebieniem. Auć, to bolało. Nic z tego. Tylko wyrywam sobie włosy. Spróbuję czegoś innego. Po prostu je odetnę. Nic prostszego. O nie, moje piękne włosy. Nie przemyślałam tego. Ktoś ma kłopoty. Witam. Skąd się tu wzięłaś? Jak to? Nie poznajesz mnie? Nieważne. Agentka Mindy, urodowe biuro śledcze. Takie sprawy to moja specjalność. Ha, policja od urody, co? Więc w czym problem? Męczę się z gumkami do włosów. Zresztą sama zobacz. No tak. Wszystko jasne. Widziałam to nieraz. Co tam masz? Standardowe wyposażenie naszych agentów. Zaufaj mi. No nie wiem. Wyluzuj, chcę ci pomóc. Zacisnę prostownicę na gumce. I problem znika. To jak magia. Żadna magia, tylko sprawdzona technika. Gumki reagują na ciepło. Szybko i łatwo. Bardzo przydatna sztuczka. I po problemie. Ogromnie dziękuję. Moje włosy są wolne. A ja wreszcie mogę się przespać. Papa, słodkich snów. Do zobaczenia. Oczy mi się zamykają. Otulecie kocykiem. Kolejna sprawa zamknięta przez agentkę Mindy. Strasznie dużo ich odstaje. Dobrze, że mam przy sobie żel. Powinien je przygładzić. Muszę jakoś ułożyć włosy. Co robi Naomi? Mogę pożyczyć? O, oczywiście. Ile ty tego używasz? Jeszcze kapkę. Nie chcę przykrych niespodzianek. Co?
Co ty wyprawiasz? Naprawdę to doceniam. Jasne. Nałożę żel na włosy. O tak, świetna sprawa. Włosy na pewno będą się trzymać. Czy ty wszystko zużyłaś? Zostało tylko tyle? Co ja teraz zrobię? O, już wiem. Tylko wyjmę coś z plecaka. Mam. To mi się bardzo przyda. Nitką osiągnę ten sam efekt. Przeciągnę ją po włosach. Wosk z nitki wygładzi włosy. To działa! Idealna fryzura! Masz piękne włosy. Dzięki, to zasługa nici. Pożyczysz mi? Dobrze. Powinnam się tego spodziewać. Okej, muszę zmienić znajomych. Co za świetna książka! Nie mogę się oderwać. Ciekawe, co będzie dalej. Co tu pisze? Potrzebuję więcej światła. Nic nie widzę. Co to jest? Fuj! Ohyda! Kto tak robi? Muszę wytrzeć rękę. Aha, chusteczki. Mogą być. Nie, niemożliwe. Fuj! Czy to guma? Skąd to się wzięło? Muszę się jej pozbyć. Już tego żałuję. Fe! Obrzydliwe. Nie usiądę tu. Poczytam na łóżku. Zaraz. Co ja mam we włosach? O, Sky! Hej, ziomeczko. To twoja guma? Pójdę już. Hej, wracaj tu. No dobra. Spójrz na to. No. Mam pewien pomysł. Parkour! Zaraz wracam. Zostań tu. Sky! Co ty? To wszystko naprawi. Pianka do włosów? Co? Musisz się wiele nauczyć. Popatrz. Wmasuję piankę w twoje włosy. Jak to ma niby pomóc? A potem zwyczajnie zsunę gumę. Wow! To czary! Nieźle, co? Rety, jesteś genialna! Dziękuję. Mam tak częściej niż sądzisz. O, nawet nie próbuj. Nic nie widziałaś? Wow. Oby moje rzeczy tu były. Zapomniałam klucza. O, hej, ale fart. Głupi plecak, złaź ze mnie. Au! Wchodź i siedź tam. Mogę zaczynać trening. Au! No nie wytrzymam. Jeszcze tego mi było trzeba. Puszczaj! Ale boli. Drużyno, zaczynamy! Pełne zaangażowanie! Sorki za spóźnienie. Które to już z kolei? Hejka, cześć, co tam? Dobra, możemy zaczynać. Poćwiczmy ten nowy układ. Jej, całkiem nieźle nam idzie. Jakie ona ma ładne włosy. Okej, podkręćmy nieco tempo. Z życiem! Skoro tak mówisz. Au! Jej włosy biją po twarzy. Ouch! Jakby mnie ktoś strzelił z bicza. Tylko nie bij. Zabieraj je ode mnie. Nie! Twardy upadek. Wstawaj, wiem co zrobić. Siemka, co tam? Trzeba rozwiązać ten problem raz na zawsze. Oto krok pierwszy. Gotowe, teraz krok drugi. Potrzebuję tylko więcej gumek do włosów. Dobra, mamy dwie kitki. Pora spleść je razem. Rozkładam je na pół i naprzemiennie przewlekam przez siebie. Jeszcze parę ruchów i gotowe. Proszę, nareszcie ujarzmiliśmy te niesforne włosy. I wracamy do roboty! Brawo, drużyna! Dziś jest sprawdzian. Mam nadzieję, że się uczyliście. Ani trochę, a na pewno nie tyle, ile powinnam. No cóż, pora sięgnąć po drastyczne środki.
A nie, 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 to nie ta. Gdzie ja mam te... Musi gdzieś tu być ta odpowiedź. Nie, tutaj nie. Na pewno jest na trzeciej ściądze. Oczywiście. Co jest? Czemu nie mogę znaleźć tej odpowiedzi? Kurczę, trudny ten sprawdzian. A ona co tam wyprawia? Niewiarygodne. Jest! Nareszcie ją mam! Była na samym końcu. Ehem. Co to za hałasy? Och nie, zaraz mnie przyłapie. Szybko, muszę to gdzieś schować. Nie, tutaj nie. Co robić? O, już wiem. Trzymaj, Blondie. Co to niby jest? Co tam się dzieje? Gdzie moje okulary? No dobrze, zobaczmy, co tam nawywijali. O, tak ciężko pracują w skupieniu. Co jest? Gdzie je schowałaś? A, prościzna. Ukryłam je we włosach, nie? Wow, żartujesz. Teraz warto by je wykorzystać. Wreszcie wpadnie jakaś szóstka. Mi też by się przydały. Zajrzę sobie po cichu i zobacz. Zaraz. A to co? Przegryw? Że niby ja? O, to wciąż są moje ściągi. Haha, lepiej od razu wpisz sobie pałę. Wielkie dzięki. Matma jest do bani. Ale mi się dobrze spało. O, nocna przekąska. To już dziś? O nie, spóźnię się. Muszę się pospieszyć. Matko, jakie tłuste włosy. Wyglądam fatalnie. Co tak śmierdzi? Chyba muszę umyć włosy. Zaraz, czemu nie ma wody? Halo, wodo, wiem, że tam jesteś. Co teraz zrobię? Może wykorzystam talk. Posypię nim włosy. I dokładnie wetrę. Udało się. Dzięki talkowi pozbyłam się tłuszczu. Włosy wyglądają jak umyte. Teraz mogę iść na zdjęcia. Lepsik! Na zdrowie. Muszę iść. Imprezka przednia. O, fajny jest. Świetnie się ruszasz. Łomatecko. Serio? Jak ona to robi? Też mam machać włosami? Świetnie tańczysz. Czemu to nie działa? To nie fair. Nie moja wina, że nie mam takich włosów. Wszystko w porządku? Co się stało? Chciałabym mieć takie włosy. Chodzi ci o to? To kwestia uczesania. Pomogę ci. Najpierw zdejmiemy gumkę. I przełożymy wyżej. Tu robimy kucyk. Potem zbieramy boki i drugą gumką związujemy wokół kucyka. Teraz związujemy. Wyglądasz świetnie. Podoba się? To naprawdę moje włosy? Dziękuję bardzo, jesteś kochana. Wracajmy na parkiet. O, wróciłyście. Wow, co za wspaniały wieczór. Pomachaj tymi włosami. Woo! Ej, uważajcie, dziewczyny. Teraz lakier. Zakrywamy oczka. Moje arcydzieło gotowe. Podoba się? To... coś nowego. W dobrym czy złym sensie. Co ty sobie myślałaś? Nie martw się, poprawię to. Wszyscy kochają róże. Tada! Serio? Jakby mnie ktoś przez krzaki przeciągnął. Ale to moja popisowa fryzura. Muszę coś z tym zrobić. Czego by tu użyć? Ta spinka się przyda. Wiem, co zrobić. Najpierw zwiążę włosy. Potem obniżę nieco gumkę. Rozdzielę włosy i przełożę kucyk. I na koniec zepnę je spinką. Wow, pasuje mi. I takie proste w dodatku. O, jak to zrobiłaś? Mam tego dość. Odchodzę. O co jej chodzi? To tylko spinka. To był świetny mecz.
i wymagający. Nawet się zmęczyłam. Świetna z nich drużyna, ale my byłyśmy lepsze. Zdecydowanie. Widziałaś mój strzał? Co ty robisz? Nie mogę zdjąć gumki z włosów. Auć! Wyrwałam włosy. To będzie bolało. Hola, hola, czekaj. Spróbuj z olejkiem kokosowym. To pomoże, obiecuję. Poczekaj, spróbuję. Naniesiemy nieco na gumkę i delikatnie zdejmiemy. Same schodzą. A włosy są mięciutkie i pięknie pachną. To jak odżywka. Nie zapomnij o tym. Lepiej już pójdę. Pa! Pa, Sofia! Wow! To chyba bolało. Zadzwonić po karetkę? Nie, nie, dam sobie radę. Poleżę tu chwilę. Auć. Już prawie gotowe. Okej, co dalej? No tak, powinnam jeszcze coś zrobić z włosami. Może loki? Teraz muszę tylko poczekać. Tyle wystarczy. Co? A gdzie moje loki? Czemu to nie działa? Nie rozumiem. Kabel! Przygryzłeś go? Jak mogłeś? Nie zdołam sama tego naprawić. Czemu zawsze mi się to przytrafia? Mogę zapomnieć o kręconych włosach. Wszystko dobrze, skarbie? Co się stało? Moja lokówka jest popsuta. Spójrz. Może uda mi się pomóc. Potrzebna mi będzie tylko ta szczotka. Co? Ja chcę loki, mamo. Wezmę mały kosmyk twoich włosów i zawinę go wokół szczotki. Muszą być ciasno zwinięte. Trzeba to teraz jakoś podgrzać, więc użyjemy suszarki. I rozpuszczamy. O, jacie! Chcę więcej! To takie proste. Będziesz wyglądać wspaniale. Ostatni kosmyk. No i gotowe. Jak ci się podoba? Są idealne! Dzięki, mamo! Nie ma za co, kochanie. Miłej zabawy. Siema! Zrobię ci nową fryzurę, Naomi. Kręci mi się w głowie. Po zwinięciu włosów można zrobić koczek. Dobrze, zatrzymaj się. Teraz jeszcze trzeba go upiąć. Tak jest. Szybko, prosto i solidnie. Nienawidzę sprzątania. Czemu wszystko tak się kurzy? To zajmie wieki. Musi być łatwiejszy sposób na mycie podłóg. Włosy mi przeszkadzają. Fuj! Przekleństwo długich włosów. W ogóle nie widzę, co robię. Potrzebuję pokojówki albo robota do sprzątania. Hej, puszczaj to! Nie żryj moich włosów! Oddawaj je! Dobra, dość tego. Muszę coś na to zaradzić. O, nożyczki! Przydadzą mi się! Same się prosiłyście! Zaraz, może nie powinnam. Zamiast tego wykorzystam gumki. To znacznie lepszy pomysł. Oddzielę dwa pasma włosów na przodzie. Zwiążę je razem pod brodą. Właśnie tak. Jeszcze jedna gumka. Teraz rozdzielę to pasmo włosów i zwiążę z następnym. Ta gumka będzie nieco niżej od poprzedniej. Wygląda coraz lepiej. To samo zrobię z drugiej strony. Chcę uzyskać efekt kratki. Już wiem, jakbym wyglądała z brodą. Okej, prawie skończyłam. Zwiążę włosy na dole. Muszą być solidnie związane. Cieszę się, że nie ścięłam włosów, choć byłam bliska. Jeszcze tylko jedna rzecz. Przełożę je do tyłu. Wow! Idealnie. Włosy nie będą mi przeszkadzać. Chyba mogę sprzątać dalej. Ta nowa szczotka jest świetna. Moje włosy aż lśnią. Spójrzcie tylko.
Nieźle, co? Całkowicie czarujące. Idealnie. To będzie mój dzień. Och, jej włosy są takie piękne. Też bym takie chciała. Dobra, poszła. Wezmę jej szczotkę. O, inaczej to sobie wyobrażałam. Och, zdejmuję ją. To nie fair. Chcę mieć doskonałe włosy. Chwila, mam pomysł. To będzie dobre. Na początek zbiorę włosy z góry. I zwiążę w porządny kucyk. Gotowe? Odsunę, żeby nie przeszkadzał. Teraz zgarnę resztę włosów i zwiążę tak jak poprzednio. Kucyk musi być porządny. Gotowe? Przechodzimy do następnego kroku. Górna część przykryję dolną do połowy. Koniec z rozczochranymi kucykami. Wygląda jak jeden długi. Teraz wezmę szczotkę Eni, żeby włosy oślepiały swoim blaskiem. Wow, Ava, twoje włosy wyglądają świetnie. Dzięki, Eni. Piękne i lśniące, tak jak twoje. Naprawdę nieźle, Ava. I tak wiem, że czesała się moją szczotką. Dokończę to zadanie i idę na obiad. Wow, Eni wygląda bosko. Ale twoje włosy się kręcą. Dzięki, chciałam spróbować czegoś nowego. O, jej włosy są takie piękne. Naprawdę do twarzy ci z tą fryzurą. Oj, przestań, jeszcze się zaczerwienię. Moje są jak zwykle nudne i proste. Wiem, długopis mi w tym pomoże. Owinę wokół niego włosy i poczekam chwilę. Tada! O, to chyba nie działa. I znowu pozostanę niezauważona. Oj, lepiej wróćmy do lekcji. Coś tam sobie notuję. Szlak, nie piszę. Może zacznie jak podmucham. O! Słuchaj, masz może długopis na zbyciu? Nie, sorki, mam tylko ten. Ava, mogę pożyczyć długopis? Czemu jesteś smutna? Bo mam nudne, proste włosy. Naprawdę? Pomogę ci je zakręcić. Zobacz, najpierw bierzemy pasemko i owijamy wokół dwóch palców. Potem przekładamy przez pętlę. Na koniec ściągamy, żeby solidnie trzymało. Och, ale to łatwe. Nie mogę się doczekać tych loków. Czekaj. Musisz poczekać co najmniej minutę. Dobrze, zacznę odliczać czas. Okej, rozwiązuj. Wow, ale pięknie się kręcą. Teraz mogę zakręcić resztę włosów. Wow, świetnie wyglądasz, Ava. Dzięki, Eni. To wszystko dzięki tobie. Nie ma za co. Okej, wracamy do flirtowania. Zaraz, gdzie on się podział? No ty chyba sobie żartujesz. Mogłam się spodziewać. Gdyby nie ja, to dalej miałaby proste włosy. Czas rozprostować włosy. He, skąd się wziął ten lok? Och, sporo ich jeszcze zostało. Prostujcie się wy! Ta prostownica w ogóle działa? A może się popsuła? Muszę to sprawdzić. Co? Cała zimna! Nic dziwnego, że włosy się nie prostują. O, kwiat aloesu. Chyba mam pewien pomysł. Wezmę sobie mały kawałeczek, dobrze? Odkroję końcówkę, a teraz przetnę po długości na pół. Tylko ostrożnie, nie chcę się przypadkowo skaleczyć. I gotowe! Dobrze, zabiorę górną część i odłożę na bok. Znów będę potrzebowała nożyka. Zrobię kilka takich nacięć w żelu. Muszę uważać, żeby nie przeciąć liści. I już, teraz są gotowe do użycia. Liście posłużą za naturalną prostownicę. Teraz powoli przesunę aż po końcówki.
spójrzcie tylko na ten żel. I leczy również poparzenia. Zarzucamy. Oła! Uderzyłam się w głowę. Dobra, jeszcze raz. Zarzucamy. Już wyschły. Spójrzcie, jakie proste. Nie potrzebuję już popsutej prostownicy. Aloes wystarczy w zupełności. O tak, kocham tę piosenkę. Hej! Co? Jakim cudem ty słuchasz muzyki? Bo umiem się ukryć. Fajnie, co? Ha! Koniec zabawy. Że co? Przecież to nie fair. O, z ekstraktem z pitai? Ała. Ach. Ale dziś linieje. Ej, przecież tu nic nie ma. Lepszy ryc niż nic. Sorry za szampon? Dobre to było. Ale tu strasznie gorąco. Ups. Wszystko okej? Tak. Chyba się kapnął, że się pocę. Co tu tak jedzie? Może przeniesiemy się do tamtego stolika? Okej. Sorka, muszę lecieć. To na bank nie ode mnie. Hej, Mandy! Wow, szybki jesteś. Głupie włosy. I co ty na to? Niech to. Lecę do szkoły, mamo. Pa! Stój! Co znowu? Co ty na sobie masz? Ach, nie, nie, tak nie będziesz się ubierać. No daj spokój, co tu jest nie tak? To tylko zwykła bluzka. A widziałaś, co się dzieje na zewnątrz? Jest zimno i wieje!
Widzisz? To na pewno nie jest odpowiedni ubiór na taką pogodę. Mam założyć ten stary worek? Dobra, niech będzie. Już? Zadowolona? Owszem, miłego dnia w szkole, kochanie. Ach, co za badziewny sweter. Gorąco w nim i do tego drapie. Och, to ten nowy chłopak ze szkoły, ale z niego ciacho. Przedstawię się, zanim ktoś mi go podbierze. Hej! Wow, wyglądasz ciekawie. O, dziękuję. Pójdziemy razem do szkoły? Jasne, spoko. Co jest? Co ci się stało? O nie, naelektryzowałam go tym swetrem. O, to musiało boleć. A ja wyglądam jak jeżozwierz. Co za głupi sweter. Ja już sobie pójdę. Tym razem chyba lepiej, czyż nie? Ach, tak znacznie lepiej. Udanego dnia w szkole. Dzięki, pa! Jest! Wow! Ten koleś wciąż tu leży? Ajdź! Pewnie nic mu nie jest. Pora ściągnąć tę okropność. Zaraz go zrzucę. Co jest? Utknęłam! No dalej, złaź ze mnie, głupi swetrze! Puszczaj mnie! To koniec! Musi być jakieś wyjście. O nie! Auć! Mój nos! I łokcie! Rany, jak ja uwielbiam lody! Ja też! Są najlepsze! OMG! Co? Co tam jest? Widzisz coś? Och! O wow! Spójrz na niego! Idzie sobie! Co do... Skąd to wietrzycho? Hejka! Włosy wpadają mi do buzi. O nie! Oblecha! One są wszędzie! Ble! Jeszcze upaćkały mi się lodami. No? Przepraszam cię najmocniej. Mam twoje włosy w moim lodzie. Ohyda? Nie chcę ich z powrotem. Chyba minął mi apetyt na lody. I to na długi, długi czas. Przynajmniej ten przystojniak nie uciekł. Tylko te moje włosy. Co ja mam z nimi zrobić? Hej, uspokój się. Pomogę ci. Patrz. Tada! Zaraz ogarniemy tę twoją czuprynę. Wow! Dobrze, że miałaś to pod ręką. Dzięki. Okej, tata Siemka powinna uratować sytuację. Zacznę od włożenia jej pod włosy. Następnie zwiążę supełek. Teraz pociągnę ją w dół, aż po końcówki włosów. Jak już będzie na samym dole, to uniosę nią włosy, tak by schowały się pod resztą. Teraz mogę zawiązać wstążkę w kokardkę na czubku głowy, mocno, żeby wszystko się razem trzymało. No i proszę, idealna kokarda! A włosy już nie będą latać na wszystkie strony. O, idzie tu! O, hej! Wow, pomachał mi! Cześć! Siema, ziomek! Po to! A niech to, chyba nie mam szans. Z ziomkami. A, nie przejmuj się. Wyglądasz ślicznie. Jeszcze tylko ostatni akapit. O, koniec lekcji. Spojrzy tu czy nie? Ha, koty to takie głupole, uwielbiam je. Teraz musi mnie dostrzec. Ha? Co za kujon. Kujon? No cóż, może on lubi kujonki. Zobacz, jaka jestem oczytana. Co to? To jakaś książka? Ta, książki to nie moja bajka. Są nudne. Książki są nudne? Nic na niego nie działa. No dobra, muszę chyba pójść na całość. Prosty przekaz. Coś, co będzie w stanie zrozumieć. O! O nie, tylko nie ona! Nie mogę cię skompromitować. Ja nic nie robię. Te koty, co za błazny. Wow, a kto tu się przysiadł? Hejka mała, jak leci? Co ona takiego ma, czego ja nie mam? Wszyscy faceci wariują na jej punkcie. Zaraz. Ach, już rozumiem, to te włosy. Ale ja nie mam ani takich długich włosów, ani tak ładnych paznokci. Chyba, że... Może jednak da się coś z tym zrobić. Sorki, długopisku, będziesz mi potrzebny w częściach. Nałożę odrobinę kleju na jeden z końców tej sprężynki i dokleję taki ładny koralik. No i proszę, trzyma się mocno. Mogę go teraz wkręcić we włosy, o tak. Dodam jeszcze kilka w innych miejscach. Wkręcają się jak w masło, prościzna.
Tak, udało się zupełnie tak, jak chciałam. No dobrze. Przepraszam. Cześć. Huh? Wow, wyglądasz jakoś inaczej. Podoba mi się. Wow, niezła przemiana. Co jest? Czyżby nie widział mojej pięknej fryzury? A zresztą, i tak nie lubię kotów. Jeszcze jeden mem z kotkami. Pewnie. Kate chyba lubi róże. No to jedziemy. A, kto to? Za 22? Muszę się ogarnąć. Ach. Cześć. Kate, wyglądasz pięknie. To dla mnie? A właśnie. Dzięki. Uwielbiam róże. Ale muszę się przygotować. Mogę poczekać. To zajmie chwilę. Okej, tylko bez paniki. Co najpierw? Suszarka! Genialne! Przydałby się tryb ekspresowego suszenia. Kiszki mi marsza grają. Mam trochę czasu, nie? Nie teraz! No super! Dzięki! To powinno wystarczyć. To ja? Muszę rozczesać włosy! Auć! No to chyba jakieś żarty! Kolejny dzień czekania minął. Szkoda, że nie mam kalendarza. Kwiatki całkowicie zwiędły. Tak jak nasz związek. Okej, prawa strona ogarnięta. Obystarczyło mi sił na drugą. Ileż można czytać w kółko to samo? Dlaczego wybrałem kobietę z długimi włosami? Moje włosy są boskie. Suchutkie i gładziutkie. Lepiej pójdę do Tomasa. Jestem gotowa. Tomasz? Co ci się stało? To niemożliwe. Czyli chyba nici z kolacji? Trochę tu sztywno i ponuro. Pięknie. Perfekcja. Teraz mogę iść. Matko, jaka wielka plama! Nie mogę tak pójść. Muszę to zdjąć. Auć! Za każdym razem to samo. Ach, rozpląć się! Ach, okej. Takiś cwany kołtunie? Nie, to na nic. Za bardzo się zaplątał. Bez amputacji się nie obędzie. Głupie, zdrowe i mocne włosy. Nie mam innego wyjścia. Hej, idziemy na... Co tu się dzieje? Och, czekaj, pomogę. Trzeba było zadzwonić. Od razu lepiej. Jak to zrobiłaś? Czy to ważne? Idziemy, chodź. Ale upał, nie? Nie, znowu się zaplątały. Tomas, pomożesz mi? Ty i te twoje włosy. Proszę. A? Czy ty właśnie wyrwałeś kawałek moich włosów? Co? Miałem je zdjąć, nie? Ups. No właśnie. Chyba mama dzwoni. Normalnie nie wierzę. Już dobrze, pupielku. To chyba czas na desperackie kroki. Oby zadziałało. Chyba trzyma. Nie, to bez sensu. Ale nudna ta lekcja. Nie mam siły się uczyć. Słodycze postawią mnie na nogi. Właśnie tego mi trzeba.
Zróbmy coś ciekawego dla odmiany. A jak? Och! Lipa! I to ma być balon? Coś ci nie wyszło, ziom. Tak? To pokaż, jak to się robi. Dobra, daj jedną. Patrz i się ucz. Kate, uważaj, żebyś nie odleciała. I co, łyso? Zrobię większego balona. Patrz, patrz, patrz! Zaraz pęknie! Jest! Ha! Ach tak! To patrz na to! Wow! Tak szybko pompujesz? Jeszcze się zapowietrzysz! Kryć się! Zaraz pęknie! Jeszcze trochę! Ach! Co się stało? Mam teraz gumę we włosach! Ha, ha! Przegrałaś, przegrałaś! Och, wiedziałam, że tak będzie! Dekoracje? Są! No, no! Zaczyna jakoś wyglądać! Nie może się przecież obejść bez balonów! No! A ty na co czekasz? Aż wyschną mi paznokcie! Też sobie porę wybrałaś! Och! Hej! Ostrożnie! Och! O, zadowolona jesteś z siebie? I jeszcze manikur mi popsułaś! Ojej, jak mi przykro! Niepotrzebnie! No, może trochę? Och! Okropne! Załatwię to! Gotowa? Nic nie poczujesz! Wow! Tak! Już prawie! Nieźle ci idzie, ale się zmachałam. Wyglądają rewelacyjnie. Hej, mam pewien pomysł. Weźmiemy tego balona i nałożymy trochę białego lakieru. Teraz moczymy końcówki paznokci. To samo z pozostałymi. Idealnie, a jak wyschną, dodajemy warstwę utwardzacza. Spójrz, jakie prościutkie. I gotowe. Wow, fantastyczna robota! No, robią wrażenie! To chyba goście, schowaj się! O nie, nie mogę takim się pokazać! Och! Ta fryzura wygląda przeepicko! Ciekawe, jak ja bym wyglądała z lokami? Trzeba to będzie sprawdzić! No to jedziemy! Po jednym kosmyku naraz, tak? To nie takie trudne! Tylko jak długo mam tak trzymać? Dobra, trzymam. No. Hej, kochana, co tam? Robisz grzanki? Twój laptop się zawiesił. Spokojnie, bez obaw. Włosy sobie, wiem, co robię. Co? Czyli jednak się zawiesił? Ale tu nadymiło. Tak jak przypuszczałam. Odrosną, nie martw się. A to co? O, babcia dzwoni. Cześć, babciu. Czemu masz skarpety we włosach? Robię sobie loki. Bez lokówki? Wystarczą porządne skarpety. Patrzcie, dziewuchy. Pierwsze słyszę. Dziwne, nie? Same zobaczycie. Ładnie, ładnie. Pa, babciu, ściskam cię. No cóż, chyba warto dać temu szansę. A ty dokąd? Wypróbujemy tę babciną sztuczkę. Okej. Tylko ostrożnie, dobrze? Spokojnie, tym nie da się poparzyć, kochana. Zwijamy do samej góry. I wiążemy na supełek. To wszystko. Możemy związać tyle, ile będziesz chciała. Dziwnie się z tym czuję. To teraz czekamy, nie? Ha? Już rano! Pora przyjrzeć się nowym lokom. Okej, chwila prawdy. Myślę, że wyszło ekstra. Wygląda obiecująco.
Wow! Witajcie, loczki! Ten trik spadł mi z nieba! Nie wierzę! Babcia miała rację! Spójrz, jak jest sprężyste! O, babcia! I jak? Wypróbowałaś mojego sposobu? Babciu, to ty? Kiedy pofarbowałaś włosy? Ma lepszą fryzurę ode mnie! Ta gra jest nudna. Chcę zrobić coś ciekawego. Czy tu w ogóle ktoś jest? O, ale pięknie fruwa. Hej, poczekaj. Nic ci nie zrobię. Zatrzymaj się. O, rety. O, jejku. Co za widok. A, nie, wracaj. Ha, w końcu cię mam. Nic ci nie jest? Nie. Nawet motyle nie chcą się pobawić. Oddychaj głęboko, kochanie. Motylek! Żyję własnym życiem, słonko. Ale mam pomysł. Chodź. Wow, to będzie ekstra. Zaczynajmy. Tak jak motyl i wy możecie przejść metamorfozę. Dzięki odrobinie makijażu. Ale najważniejsze to zacząć od dobrej bazy. Wygląda świetnie. Pomyśl życzenie. Wyznaczcie górną krawędź skrzydła nad brwią, a dolne skrzydło na policzku. To samo z drugiej strony. Dociągnijcie do kącików oczu. Teraz zamalujcie brwi. Odrobina koloru nie zaszkodzi. Co za piękny pomarańcz. Nie zapomnijcie o powiekach. Teraz pokolorujcie resztę skrzydeł. Pięknie. Teraz dolna połowa. Dodajmy inny kolor, dobrze? Żółty pasuje do pomarańczowego. Idzie gładko. Teraz połączcie obydwa kolory. Super. Koniecznie podkreślcie kolory. Jak wspaniale zblendowane. Pora na kontury. To podkreśli wszystkie barwy. Już prawie koniec. Powoli, żeby mieć równe linie. Ostrożnie wokół oczu. Teraz wzdłuż brwi. Oto wzór, jaki ma powstać. Wszystko się pięknie zgra. A na dole? Podobny, ale nieco inny wzór. Ostrożnie. Teraz wypełnijcie. Trzymajcie pędzel we właściwy sposób. A teraz przedłużmy rogi. Z obu stron, pamiętacie? Teraz pora dorysować oczy. Ale niezbyt mocno. Dodajmy brokat na powieki. Bo w sumie czemu nie? Skrzydła jeszcze nie są gotowe. Dzięki tym liniom będą bardziej realistyczne. Jak u prawdziwego motyla. Nie muszą być przesadnie doskonałe. Tak będzie o wiele lepiej. Potem dodajcie małe białe kropeczki. Można to zrobić pędzelkiem. I na górze. Kiedy skończycie, pora na piękne, długie rzęsy. Trzymajmy się tego pomarańczu. Nie zapominajmy o ustach. Hej, tam jest wolne miejsce. Może warto je wykorzystać. Skoro tak, to szyję też. Jak ładnie. To prosty, ale ładny detal. Widzicie pociągnięcia pędzla? To jak stada małych motylków. Wykorzystajcie różne kolory. Zakończymy projekt malując ramiona. Wow, co za metamorfoza. Mogłabym teraz odlecieć. Co za szczegóły zachwycające. Hej, jestem prawie tak piękna jak ty. Teraz ci się podobam? Do zobaczenia. Wracaj tu. Proszę. Co za wielki motyl. Moje włosy. Pomyliłam się.
Oczy same mi się zamykają. Ups. To nie odpręża. Red, lepiej pójdę spać. O nie. Ktoś za mną idzie? Halo? Jest tam kto? Znam sztuki walki. Nie zbliżaj się. O Red, już jest na schodach. Muszę uciekać. Zostaw mój klapek. To moja ulubiona para. Co teraz? Rety, udało się. Znów porażka. Mało brakowało. Hej, zapomniałam o tym. Jeśli chcę wyjść bez szwanku, to muszę zmienić wygląd. Nie, to nie są wąsy. To by było dziwne, co nie? Śmiało, od ucha do ucha. Teraz środek. Malujcie wzdłuż tych linii, co przedtem. Już niedługo. Chcecie wiedzieć, co teraz? Tak, pora na kolory. To bardzo ładny błękit. Tak, pomalujcie cały nos. Ostrożnie przy malowaniu linii. Róbcie to powoli, jeśli musicie. Teraz pomalujcie dookoła brwi. Nie zapomnijcie o drugiej. Potem pozostała część czoła. I wzdłuż linii żuchwy. Ostrożnie, żeby nie wyjść poza linię. A teraz zamalujcie szyję. Oby wystarczyło wam kosmetyków. Pora na trochę czerwieni. Macie już wyznaczone linie. Ostrożnie, tu jest mało miejsca. Pięknie. A teraz w poprzek całej twarzy. Ups, przegapiłam. Co za wyszkolona ręka. Teraz malujemy dookoła oczu. Zamknijcie oko, żeby dobrze pomalować. A teraz drugie. Nie dotknijcie pędzelkiem oka. Zostało jeszcze trochę skóry. Ale nie wystarczy jej zamalować. Zgadniecie, co to takiego? Podpowiem wam. Są bardzo ostre i przerażają każdego, kto je widzi. Tak, zgadliście. To super ostre, straszne zęby. No cóż, wkrótce takie będą. Kiedy je namalujemy, te usta będą przerażające. Malujcie je starannie. Tada! I co? Jeszcze nie koniec? Zostało parę szczegółów. Ciemny kolor sprawi, że zęby będą lepiej widoczne. Poczekajcie na efekt końcowy. Nie zamalujcie na czarno zębów. Obrysujcie je dookoła. Potrzeba powolnych i ostrożnych pociągnięć. Jeszcze chwila. Już wygląda świetnie. Już, tak. Teraz pora na krew. Albo czerwoną farbę. Nie zostawcie ani kawałka skóry. No, ale co z włosami? Już wiem. Od razu lepiej. Już się boicie? Nie szkodzi, to miało być straszne. Gdzie ona jest? Minęła godzina. Co jest? Nie, nie rób mi krzywdy. Już więcej cię nie przestraszę. O Rety, wynoszę się stąd. Świetnie, więcej tu nie wracaj. Zadziałało jak zaklęcie. Nie ma jak niedzielne popołudnie spędzone przy malowaniu. Tym razem wybrałyśmy piękne kolory. Róże, błękity i fiolety świetnie do siebie pasują. Co można jeszcze dodać? Uważaj, gdzie to trzymasz. Wybacz. Chyba już wiem. Twój pędzel. Ups, przepraszam. Zaraz. Dobrze. Aby to było zmywalne. To było niechcące. Chwileczkę. Mam genialny pomysł. Chodź. Zabierz mnie z tego świata. Za pomocą makijażu. Najpierw trzeba zakryć brwi.
A teraz pierwsze kształty. Mają być międzygalaktyczne. Na początku wygląda dość dziwacznie. O, co to? Najpierw nałóżcie bazę. To uwydatni kolory. Nawet na tym maluchu. Baza nałożona, można malować. Wow, super! Żeby dodać głębi temu dużemu elementowi, dodajcie czarny cień. Potem jasny błękit. A z drugiej strony purpurę. Kluczem jest dobre blendowanie. Nieważne, ilu użyjecie kolorów. Obrysujcie planetę na biało. To ma być gruba kreska. Wygląda wspaniale. Kiedy skończycie, nałóżcie lekką warstwę bieli dookoła. Potem możecie nakładać błękit. Tylko zamknijcie oczy. Możecie też użyć fioletu. Co za przepiękny turkus. Podkreśli oczy. I neonowe farby. Nie zapominajmy o ustach. Pamiętacie tę planetę? Też zasługuje na cieniowanie. Biel i czerń do siebie pasują. To samo z tą planetą. Co za fiolet. Dodamy białe światło. Usta gotowe. Teraz żółty kolor na brodzie. Co za piękna purpura. Czy te kolory do siebie pasują? Jeśli je dobrze zblendujecie, to na pewno. Potem skupcie się na szczegółach. Domalujcie różne obiekty. Rozwińcie skrzydła wyobraźni. W razie potrzeby dodajcie więcej kolorów. Im więcej miejsca, tym lepiej. Mamy do dyspozycji całą galaktykę. Na pewno nie zostawimy szyi. Nałóżcie produkt gąbką do makijażu. Znacznie łatwiej się zblenduje. Co wy na to? Jeszcze fryzura i zawojujecie świat. Przepięknie, prawda? To jak podróż w kosmosie, ale bez opuszczania Ziemi. O, wow! Jestem szczęśliwa! Malujemy dalej. Dobrze, na następnym obrazku... Eni! Przepraszam. Myślisz to, co ja? Czy te elementy do siebie pasują? Może trzeba je mocniej łączyć? Może być? A może to? Jeszcze gorzej. Mamo? Co? A może tak? Czy ja zwariowałam? A teraz? Co? To bez sensu. Au! Moje puzzle! Mogło mi się coś stać. Zaraz. Już mam. Stwórzmy razem stylizację. Przygotuję najpierw płótno. Weźmy się do dzieła. Zaczniemy od powiek. Uwielbiam ten tusz do rzęs. Okej, co następne? Już wiem. Jakie ładne! Czego chcesz? Zjeżdżaj! Ale jesteś niedobra. To nie fair. Mam pomysł. Wreszcie mogę dokończyć makijaż. Nałożę tylko ten korektor. Muszę być cicho. Nikt nie zauważy. Pięknie. Właśnie tego potrzebowałam. Hej, łapska precz. Przestań podbierać mi kosmetyki. Ty i tak masz ich dużo. Nana! Przynajmniej udało mi się zwędzić to. Będę teraz wyglądać pięknie. Nie wiem tylko, czym to nałożyć. A zresztą wycisnę po prostu na twarz. Zdaje się, że tak to się robi. Chyba wystarczy. Nie, rękami nie mogę tego rozsmarować. Musi tu być coś, czego będę mogła użyć. Może ten balon? To powinno zadziałać. Nadmucham lekko balonik, a następnie go zwiążę. Teraz mogę go użyć do rozprowadzenia korektora. Wow, to działa! Ślicznie. Muszę lepiej go zblendować. Gdzie jest mój korektor? Zaraz. Hej, co tam robisz?
Oddawaj. Czemu tylko ty masz fajne rzeczy? Chcesz ten balon? Hej! Całkiem dobrze sobie poradziłaś. Sprytne rozwiązanie. Zobacz. Dzięki, siostrzeczko. Muszę tylko poprawić nieco makijaż. Te brwi nie wyglądają najlepiej. Na szczęście mam kredkę do brwi. O nie, muszę wracać na lekcję. Nie mogę się znowu spóźnić. Hej, co słychać? O, rany! Musisz zobaczyć Gabi. A jej co znowu odbiło? Ups, uważaj. Moje książki. Daj, pomogę. Trzymaj. Ratuj się, kto może. Okej, coś tu nie gra. Mam coś między zębami, czy co? Chyba nie. Hej, patrzcie na nią! Wow! Wyglądasz, jakby dwie gąsienice goniły ci się po twarzy. To trochę niemiłe. Przepraszam, chyba pomyliłam klasy. No już, wystarczy tych śmiechów. Gdzie ona jest? No jesteś wreszcie, chodź. Przepraszam, nigdy nie zgadniesz, co się stało. Och, a widziałaś się dzisiaj w lustrze? Zerknij. O nie, to naprawdę są moje brwi? Zaraz to naprawimy. Nakreślę zygzak na całej długości brwi. Następnie obrysuj jej kontur. Teraz można wypełnić środek. To da efekt pełniejszych brwi. Wygładź włoski szczoteczką. To utrzyma je w ryzach. No, od razu lepiej. I co myślisz? Nareszcie wyglądam normalnie. Dzięki. Nawet nie pytajcie. Chyba komuś przydałaby się nasza pomoc. Do roboty. To nie może być aż tak trudne. To tylko szminka. Powoli i spokojnie. Jak inne dziewczyny to robią z taką łatwością? Nie wygląda najlepiej? To na nic. Idealne usta. Wow, jak ona świetnie wygląda. Chyba muszę poprosić ją o pomoc. Cześć, Gabi. O, chyba masz coś na twarzy. Proszę. Dzięki. Malowanie ust nie jest wcale takie trudne. Zobacz. Wybierz swój ulubiony kolor. I narysuj nim linię na środku ust. Teraz złącz wargi i przesuwaj je w różne strony. Żartujesz, prawda? Zaufaj mi. I co? Nie mówiłam? Wow, to jest genialne! To ja też spróbuję. Linia na środku, a potem cmokamy, żeby rozprowadzić szminkę. Dokładnie. To całkiem fajne. Wow, to działa. Świetnie ci poszło. To było takie śmieszne. Nauczycielka nie wiedziała, co ma robić. Hejka. Ona coś do nas mówi? No więc mówię wam. Wydaje im się, że są tacy wyjątkowi. O, mam pomysł. Widzimy się po lekcjach, narka. Jak dobrze jest mieć tylu znajomych. No hej! Niech no tylko mnie zobaczą. Gabi będzie zachwycona. O, jest tam. Zaraz. Ona ma kolczyki? Będę głupio bez nich wyglądać. No to idziemy robić kolczyk. Zgubiłaś się? Chcę mieć fajny kolczyk. Nie wierzę, że to robię. Nie spiesz się. Wybierz to, co ci się spodoba. Ten. Ten? Serio? Dobra, skoro chcesz. To może zaboleć. A w zasadzie na pewno zaboli. Zaczynam powoli żałować. Słabo mi. Wiedziałam. Zawsze to samo. No dalej, nie mamy całego dnia. Nie ma mowy. Kolejna. Już czwarta osoba w tym tygodniu. Muszę zmienić robotę. To było straszne. O nie, przez przypadek zabrałam ze sobą teczkę. Zaraz. Mogę przecież użyć tego spinacza. Sama zrobię sobie kolczyk.
odetnę potrzebny kawałek kombinarkami. A teraz wystarczy włożyć go do nosa. Bezbolesny sposób na kolczyk. Jasmine, czy to ty? Cześć! Cześć! Super wyglądasz! Czy ty masz kolczyk w nosie? Pomyślałam, że zaszaleję. Ja właśnie zrobiłam sobie dwa nowe. Uwielbiam je. Nie mogę się opanować. O, hej! Pa! Lepiej poszukam więcej spinaczy. Mam pędzelki i kredkę. Możemy zaczynać. Zapraszam. O, dziękuję. Już nie mogę się doczekać. Miło mi to słyszeć. Zaczniemy od delikatnej warstwy pudru. Będziesz wyglądać wspaniale. A teraz nałożymy cień do powiek. Świetny kolor. Nie ruszaj się. Pasuje ci idealnie. Ach, jeszcze tuż do rzęs. Dobrze, teraz zajmijmy się ustami. Uwielbiam ten błyszczyk. Nie chcę wyjść. Na pewno coś tam jeszcze jest. A niech to. O! Ha! Uwielbiam ten program! Pyszna zupka. Ten Chris, on jest taki śmieszny. Gdzie się podział mój widelec? To powinno pomóc. Włóż tubkę między ząbki widelca. A teraz wyciśnij ją. Błyszczyk sam wyjdzie. I nic się nie zmarnuje. Możesz go wycisnąć do pojemniczka. To już nie będzie mi potrzebne. W ten sposób o wiele łatwiej jest ich używać. Nie trzeba już się męczyć z wyciskaniem tubek. Mogę użyć pędzelka do nakładania. Powinnam była już to dawno zrobić. Wygląda wspaniale. Gotowe. Wow! Jak ci się podoba? Wow! Wyglądam świetnie! Masz do tego talent! Dziękuję! Nudy! Muszę się pomalować. Uwielbiam te kolory. Już wiem! Hej! Cześć! Mogę to wziąć? Proszę! Bardzo proszę! Nie, to moje! O! Mogłaby mieć ładniejsze włosy. Pomogę jej. Opryskam szczotkę farbą do włosów. W tym będzie jej do twarzy. Całkiem pokryję szczotkę. To wystarczy. Nic nie zauważy. To będzie świetne. Dobra, co teraz? O, moje włosy. Uczeszę i będę gotowa. Co? Moje piękne włosy! Fioletowe! Wygląda super! Z drugiej strony to samo! Cudownie! Dzięki, Claire! No tak, nie ma za co! Mam tu coś dla ciebie! Juhu! Co za trening! Spalamy tłuszcz! Czemu to takie trudne? Okej, wykroki! Nienawidzę ich! Przepraszam? Stoisz mi na drodze! Żartujesz sobie? Wow! Tego jeszcze nie było! Masz jakiś problem? Nie, ćwicz sobie dalej! Nieważne! Wyborne! Co ty masz z włosami? Ale to fajne! Mówisz o mnie? Coś nie tak z moimi włosami? Trochę się potargały. No dobra, bardzo. Muszę je związać. O! Potrzebuję sznurowadeł. Muszę się po nie zakraść. Odpocznę chwilę i napiję się. Jestem jak ninja. W ogóle mnie nie zauważy. Tylko migusiem. Znacznie lepiej. Prawie je mam. Zbrodnia doskonała. Przeplotę sznurowadło przez warkocz i przez drugi też. To jak sznurowanie butów.
przewlekę przez włosy, a teraz rozpuszczę tył. Już nie są podargane. Mogę trenować dalej. Okej, wracam do ćwiczeń. Wow, ma świetne włosy. Muszę ćwiczyć dalej. Ładniejsze niż moje. Jestem pod wrażeniem. Wow! Auć. Okej, to bolało. Ha! Padłaś na twarz. Dalej zmęczona? Apetyty gotowe na prawdziwą wyżarkę. Najpierw jednak kolor. Różowy nigdy nie zawodzi. Przynajmniej jedna z nas miała szczęście. Ja mam to wszystko zjeść? To porcja dla całego wojska. Czy naleśniki się w ogóle z tym je? Już mam. Wystarczy przełożyć. Od razu wygląda lepiej. Czegoś jednak brakuje. Topionej czekolady. Nadciąga deszczyk. Różowy deszcz czekolady. I jeszcze jedna rzecz. Posypka. Tylko popatrzcie. Zostaje jedno pytanie. Czy smakuje tak dobrze, jak wygląda? Tylko się nie zakrztuś, Tina. Zostaje mi użyć tego maleństwa. Przynajmniej się wyczeszę. Zaraz, coś się dzieje. To będzie ekstra. Luna? Twoje włosy. O, chcesz powiedzieć, moja grzywa jednorożca? Wyglądasz wspaniale. Hej, chcesz się zamienić za kawałek? Zamiana? Niech będzie. Dawaj. Lepiej pojeść niż szczotkować. Coś ty zrobiła? Coś się zmieniło? To nie fair. A czego się spodziewałaś? Która z nas teraz kręci? Ja nie mrugam, Luna. Ani ja. Widzisz? Już nie mogę. Wiedziałam, że nie dasz rady. Mamy żółciutki. Wow, to jest większe od mojej głowy. To jest pyszne. Słodkie, co? Ja też mam tu słodkości, wiesz? Wygląda trochę zabawnie. Wystarczy odwrócić i przekąska gotowa. Chwileczkę. Wow. Hej! Jesteś pewna, Tina? A zresztą, ja mam przecież to! Cytrynowe! Chcę zjeść kawałek, no dalej! Wiem, muszę to trochę podgrzać. Topimy lizaka. Hej, widzisz, jak się topi? To działa! Nie będę musiała wiecznie lizać. Słodziutka lemoniada. Hej, chcesz banana? Twoja kolej, Tina. I lubimy niebieski. Wow, co to jest? Ktoś wie? A u mnie? Niebieskie ciasteczka. Próbujemy. Pyszne. Zaraz, co do... Czy to wiadomość? Coś o butelkach z wodą? Nigdy nie byłam dobra z matmy. Ty zobacz. Spójrzmy. Dwie butelki, a? Ale ta jest do góry nogami. Chyba już wiem. Jedziemy na małą przejażdżkę. Okej. I wyjmujemy.
Teraz dopiero się zacznie. Patrzcie, co tu się dzieje. Wszystkie kulki idą w górę, ale super. Jakby były wciągane. Niebieska burza kulkowa. Hej, Tina, zobacz. Aha, odwracasz jeszcze raz? To jest genialne! Moja kolej. Nie. Hej, ty kręciłaś ostatnio. Puść! To chyba będzie pomarańczowe, co? Po co w ogóle ta pokrywka? Coś mi tu nie pasuje. Fanta, stycznie! Tak myślisz? Chyba wezmę sobie te. Ups! Ja to zrobiłam? Hej, jak mam to teraz niby otworzyć? Amatorka, patrz i się ucz. Ale orzeźwiające. Mam, potrzebuję tylko odpowiedniego narzędzia. Teraz mogę ładnie to nalać. Kieliszki są lepsze od puszki. Od razu lepiej. Więc mówisz, że dodajemy stylu, tak? Się robi. Tylko nie potłucz. Spójrz, jakie piękne. Mam nawet coś na samą górę. A teraz lejemy. Jest coś bardziej stylowego od fontanny? Oczywiście fontanna. No to na zdrowie. Który by tu wybrać? Ten. Luna? Nie! Tak. Hej, Luna, kręcisz? Jasna sprawa. Czerwony, ekstra. Wow, jaka słodka maszyna z kulkami. Ale jak je stąd wyciągnąć? Moja kolej. Co to? Malutka rąsia. Tutaj się przekręca, ale nic się nie dzieje. Halo, jest tam kto? Aaaa! Tego się nie spodziewałam, ale ja się nie gniewam. Czerwone są najlepsze. Brawo! Hej, tego nie da się ugryźć. Odwróć się, głuptasie. No jasne. Chwilowe zaćmienie. Au! Co jest z tym nie tak? Skup się, Tina. Zatyczka? O! Ależ tu się trzeba natrudzić. Właśnie. Ups. Lepiej ty kręć, Tina. Dalej się kręci? Czekamy. Zaraz, to więcej niż jeden kolor. Już tu jest. To jak? Tada! Ten balon to dzieło sztuki. Słyszysz? Wow! Ile tu kolorów! I słodycze? Moje! Ja byłam pierwsza, Luna! Daj mi to! O, sama się prosisz! No dawaj! Czekaj! Użyjmy tych żelków, ok? Dobry pomysł. Też mam. 3, 2, 1. Start! Kto pierwszy skończy, wygrywa czekoladę. Staram się jak mogę. No dalej, usta, ruchy. A? Jak ci się to udało? Masz większą buzię niż ja. Czyli zmieszczę tam więcej czekolady. Spójrz na tego potwora.
tak, smakuje zwycięstwo. O, by cię rozbolał po niej brzuch. Błyszczyk nałożony. Strój normalnie powala z nóg. Ale teraz najtrudniejszy moment. Czemu to zawsze musi być takie trudne? Nie dam rady. Elza! Co się stało? Och, problemy z eyelinerem. Bez obaw, zaraz ci pomogę. Tylko nie mrugaj, dobrze? Coś mnie nos swędzi. Elza? Myślałam, że kichnę. Fałszywy alarm. Okej. Josik! Oj! A, idź! Nie wiem, co mnie tak wzięło na kichanie. Nie wiedziałam, że masz tu tyle kwiatów. Ach! O nie! Muszę wziąć moje leki. Kichanie powinno zaraz ustać. Już czuję się lepiej. Patrz prosto na mnie, okej? Ręka już nie ta, co kiedyś. Obróć się. O! Gotowe? Wyglądasz cudownie. Muszę odebrać. Boję się spojrzeć. Muszę to czym prędzej zmyć. Gdzie moje waciki? Lepiej, żeby to zeszło. Okej. Och, znowu wyglądam jak człowiek. Ale wciąż nie mam makijażu. Tabletki Elzy. Znowu ich zapomniała. Mnie przyda się tylko skrawek listka. Kropelka kleju. I ucięty patyczek. Super. Zaczynamy. Pamiętajcie, żeby wyschło. Potem można nakładać. Tylko nałóżcie konkretną warstwę koloru. Teraz dociśnijcie przy oczach, zanim wyschnie. Wow! Idealnie! Resztę możecie domalować ręcznie. Cześć, piękna! Nie pamiętam, kiedy ostatnio wyglądałam tak dobrze. Woohoo! Dla niektórych dziewczyn szykowanie się nie jest problemem. Nic mi nie pasuje. Ach! Co tam się dzieje? Sky? Nie mam co na siebie włożyć. Ale zaraz się spóźnimy, dawaj. Chwila, daj mi nałożyć makijaż. Okej. Wow, a co to za bałagan? Moje kosmetyki! Wszystko zniszczone! Po co tyle krzyku, dziewczyno? Moje kosmetyki są kompletnie zniszczone! I to wszystko jego wina! Och, zawsze musi coś popsuć! Tylko spokojnie, luzik! Zaraz ci pomogę! Nie wiem, czy da się tu cokolwiek odratować. Te trzy rzeczy powinny wystarczyć. Gotowa? Nie ruszaj się. Nic nie będzie boleć. Zaraz zrobimy ci powieki. Super! Teraz jeszcze tylko cieniowanie i podkręcanie rzęs. Pora na maskarę. Ślicznie! Usta zrobimy na jasno. Zrób dzióbek. Ten róż jest wręcz bajeczny. I zamknij. Teraz sama zobacz. Myślę, że ci się spodoba. Wow! Nie wierzę, że nawet nie potrzebowałaś cienia do powiek. Cześć, Hagi-Wagi. To pan jednorożec. No da, zmienię lepiej kanał. Cześć, mówię do ciebie. Czy masz okropne, słabe włosy? Zupełnie jak ona? Fuj, co za wstyd. Tak, to prawda. Chcesz mieć piękny fryz? Mamy dla ciebie świetne urządzenie. Szykowne, stylowe, nowoczesne. Wow! To jak magiczne różdżka, ale do włosów. Sprawdzi się z każdym typem.
Jeśli macie włosy, to jest dla was. Wypróbujcie. Dobrze. Popatrz. O co chodzi? To wspaniałe! Żegnajcie brzydkie włosy. Oho, co za czad! Takie łatwe w użyciu. Czemu wcześniej o tym nie pomyślałam? To wasz osobisty mini fryzjer. Kup to, mamo. To nie wszystko. Dodajcie włosom blasku. Co za różnica. Dzwońcie, nie przegapcie okazji. Wow, czuję się jak modelka. Co się dzieje? Chodź tutaj. Nie ruszaj się. Uwielbiają mnie. Chciałabyś. O, cześć. Wszystko jeszcze przed nimi. Zaufaj mi, będę hitem. Raczej wątpliwe. Może rzuć okiem? Co? Jestem piękna. Skoro tak mówisz, użyłam za mało szminki. Mua, pięknie. Pora na mój występ. Z drogi. Cześć. Wow. Nie rozumiem. To jakiś żart? Nie ogarniam. Nie. Też jestem na nie. Ale to niesprawiedliwe. Co się dzieje? Psst. Ej, tutaj. O rety. Co to jest? Okulary? Przecież nie potrzebuję. Już wiem. Przymierz to. Na razie. Trochę dziwne. O. Dawaj to. Hej. A, jestem odrażająca. Normalnie nie wierzę. Co za wstyd. Muszę to zmyć. Od razu lepiej. Zacznę od nowa. Teraz widzę, co robię. Pora na drugie oko. Jaki żywy kolor. Od razu lepiej. Co? To była tylko próba. Wow. Jaka piękna. Spokojnie. Mamy zwycięzczynię. Się rozumie. Zrobię sobie śliczne warkoczyki. Najpierw wezmę mały kosmyk i przyczepię do haczyka. A teraz uwaga, kochane włoski. Pójdziecie w tan. Czas na drugi kosmyk. I trzeci. Wow, jak to szybko pracuje. Po co pleść warkocze ręcznie? To urządzenie wszystko za mnie robi. I nie mam potarganych włosów. Już prawie gotowe. Na koniec zwiążę warkoczyki. Już się nie rozplączesz, zrozumiano? No proszę, mam piękne włosy. A ta opaska to idealny dodatek. Jestem taka zdolna. Ach, dobrze, że zdążyłam do łazienki. Czuję się jak nowonarodzona. Okej, na czym to skończyłam? Wow! Skąd Naomi ma te warkoczyki? Ja też takie chcę. To nie moja twarz, prawda? Mam okropną fryzurę. Papier toaletowy. To się może przydać. Wystarczy, że zrobię z niego cienki pasek. Jeszcze chwila. Złożyłam już wzdłuż. To teraz w tę stronę. I najtrudniejsza część. Już. Pora zakręcić włosy. Zacznę od końcówki i zwinę aż do głowy. Do góry. A potem zawiążę przy skórze. Muszą być ciasno poskręcane. Chyba się nie rozplączą. Jak długo jeszcze? Ech, nudzę się. Muszę się czymś zająć. Tak, już gotowe. Jaki loczek. Jeszcze parę kosmyków. I... Wow, co za wspaniałe loki. Jakbym wyszła od fryzjera. Zaraz, to jest używane?
Może nikt się nie zorientuje. Wow, ile tu słodyczy. Chętnie bym się poczęstowała. Ale mam tylko to, co sobie przyniosłam. No cóż, stara sztuczka z kakao i jogurtem. Bardzo smaczne, ale nudne. Ujdzie w tłoku. Lunch, panienko Naomi. Idź sobie. Wow, z dostawą na srebrnej tacy? To do pielęgnacji skóry, głuptasie. Najpierw podkład. Ta szczotka świetnie go rozprowadza. Znacznie lepiej, niż gdybym miała smarować palcami. Tworzy się równa warstwa. Nie nakładam makijażu inaczej. Dobrze, tyle chyba wystarczy. O, miło się na to patrzy. Ale się wysmarowałam. Chwileczkę. Nie mogę używać rąk. Czy mam coś innego? O, to jajko jest bardzo gładkie, prawda? Pożyczę je na sekundę. Czemu miałabym nie spróbować, co nie? To naprawdę działa jak gąbka do makijażu. Jest gładsze niż moje ręce. Dobrze, że ten jogurt jest koloru mojej cery. I jak wyglądam, Naomi? Zaraz, nie widzę cię. Dajesz mi łapkę w górę? Moment, czy ty dajesz łapkę w dół? O, twoje jajko. Zaraz to wyjaśnię. Skąd to się wzięło? Nie szkodzi, to wszystko zmieni. Jestem gotowa. Dalej, czy coś się dzieje? To chyba wcale nie działa. Mam coś w zębach? Pora je porządnie wyszorować. Potrzebuję mnóstwa pasty do zębów. Zapanowała świeżość. Fiolecie, odejdź. Rety, jak ja to lubię. Widzicie, jakie mam lśniące zęby? A co jest w tym ładnym pudełeczku? Mam nadzieję, że coś świecącego. Moje usta potrzebują odrobiny blasku. Najpierw podniosę górną wargę. Już. Teraz świecidełka. Przednie zęby na to zasługują. A może wszystkie zęby? I co ty na to? Wspaniale. Coś pięknego. Twoim zębom przyda się pomoc. Są żółte. Naomi? Obudź się. Dalej, wstawaj, Naomi. Proszę, czy jest tam kto? Halo? Naomi? Wezwać pomoc? Czy ktoś tu chciał wcinać zepsute jaja? Hej, co się stało? To twoje usta. Co za wstyd. Przecież mam szczoteczkę do zębów. Zrobię, co trzeba. Ma twarde włosie. Już lepiej? Nie. O, rety. Chwileczkę. Zaraz wracam. Śpi spokojnie, babciu. Pożyczę to na dwie minutki. Jakie lśniące ząbki. Pasują? Są nieco sztywne. I co myślisz? Pasują mi do twarzy, co nie? Zazdrość to nic złego. Aby moja kredka do oczu tu była. Nie da się tu nic znaleźć. No, teraz lepiej. Mam. Muszę dorysować niewielkie skrzydełko. Wyszły równo. A teraz? Czemu to takie trudne? Nagła sytuacja. Rozumiem. Ona zawsze ma jakieś problemy. Proszę bardzo. Zacznijmy od początku, dobrze? O, już tu jest. Koniec z nierównym eyelinerem, bo teraz mam to. Wystarczy parę kroków. Proszę. Świecą się? Fajnie, prawda? To jest jak robot do makijażu. W sam raz dla królowej. Hurra! Też mam parę gadżetów i trików. Spójrzmy, coś się nadaje. Zapomniałam, że mam farbę. Te kredki też się przydadzą. Zapomniałam o okularach. Dobrze, robię coś źle, czy ich nie widać? Beznadzieja. Nie zrobię sobie tak ładnych oczu jak Naomi. Namaluję jakiś obrazek. Zaraz. Cały czas miałam rozwiązanie pod nosem. Pomaluj róg plastikowego worka ze zamkiem. Użyj wielu różnych kolorów. Teraz pora na zabawę.
przyciśnij do swojej powieki. A teraz drugi kącik oka. Czy to nie fajne? Ależ oczywiście, że tak. Moje są lepsze. Nieważne. Ja też mam super. Poważnie? Fuj. Wow, co za ponętne usta. Moje nigdy takie nie będą. Są zwyczajne i cienkie. Dalej, zróbcie dzióbek. Czy one kiedykolwiek urosną? Czemu nie chcą być większe? Może je odpowiednio przykleję. Kto by nie chciał mnie całować? Nikt by nie chciał. Może ssanie pomoże? Co mam zrobić? Nie mogę tego odczepić. Dość. Wszystko na nic. Zaraz. Moje usta. Jakie one mięsiste. Nie wierzę, że ta sztuczka działa. Jakie kształtne. Nigdy nie czułam się tak ładna. Cóż, skoro działa na usta, może też powiększę sobie pupę. Tak. I co? No już. Ale ona dziwna. Nieważne. Co my tu mamy? Jakie słodkie. Chodź, malutki. Jesteś taki mięciutki. Chodź tu. Potrzymaj. Właściwie to tego szukałam. O, to maska w kształcie kotka. Jaka przyjemna dla skóry. Pasuje jak ulał. A co z moimi uroczymi paluszkami? A raczej łapkami. Miau, ale miło. Aż chce się mruczeć. Ale nie będę. Wow, jakie mam wydatne usta. Mua. Ładne, prawda? Ale można jeszcze lepiej. Widzisz? Wow, też tak chcę. Hej, nieźle. Zróbmy to. Cześć. Wiem, jestem piękna. Zróbcie zdjęcie na pamiątkę. To mój debiut. Wow, jestem w centrum uwagi. Ładna fryzura? Sama ją zrobiłam. I co? Która stylizacja jest ładniejsza? No, no, no. Trudny wybór, prawda? Zaraz, o kim one mówią? I co? Zgadzamy się? Znakomicie. W porządku, drogie panie. Już zdecydowałyśmy. Oto nasza zwyciężczyni. I druga zwyciężczyni. Wynik konkursu to remis. Hej, ale ekstra. Ciekawy ten artykuł. Jeszcze tylko usta. Śliczny ten kolor. Dzięki, mamo. Pa! Pa, baw się dobrze. Moja córeczka tak szybko dorasta. O nie! Moja koszula! Ślad po szmince, który nie chce zejść. Już ja mu pokażę. Wciąż to samo. Kosmetyki Mindy. Powinna była ich użyć. Uff, prawie bym zapomniała. Muszę zabrać ten puder ze sobą. Usiądź, pokażę ci coś. Spodoba ci się? Dobra. Oto mała podpowiedź. Nałóż trochę pudru na pędzelek. A następnie przyłóż delikatnie do ust. Nie ruszaj się. Wystarczy delikatne muśnięcie. I już. Daj buziaka. Szminka nie zostawia już śladów. Dzięki! Pa! A teraz kolej na ciebie. Witam! Usiądź. Przepraszam, jestem tu nowa. Zaczniemy od piłowania. Tylko ostrożnie. A teraz kolor. Który wybierasz? Ups. Ten błękitny? Dobra decyzja. Zaczekaj. Uważaj! O nie! Spójrz, co narobiłaś! To był wypadek! Hej, jesteś tu? Juhu!
Zamyśliłam się. Mogę to pożyczyć? Mój beret? Nie, pędzelek. Okej. Przyda się. Zdejmij pędzelek z rączki, a następnie włóż go do butelki z lakierem. Możemy brać się za malowanie. W ten sposób nic się nie rozleje. Lakier przechodzi z buteleczki wprost na paznokcie. Wow, sprytnie! I jak? No, wyglądają wspaniale. Z pewnością polecę cię przyjaciółkom? Będzie mi bardzo miło. Proszę, zasłużyłaś. Dzięki! Pa! Muszę to opatentować! Wcale nie trzeba znać dobrej wizażystki, by wyglądać olśniewająco. Dzięki naszym podpowiedziom będziecie gotowe na każdą okazję. Który z naszych pomysłów spodobał Wam się najbardziej? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie pokazać tego filmiku znajomym i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić dobrej zabawy.